Odcinek z serii Jak nie wieszać obrazków na ścianę. Hello wszystkim, dzisiaj fryzurę na Sotariana, na łyso. Nieważne, ale chciałam wam powiedzieć, że dzisiejszy plan to skończenie tej ściany, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Więc czas to zrobić, żeby to już skończyć, żeby było przed świętami, ale deadline miałyśmy przed świętami, więc jeszcze nie ma świąt. Ale trzeba to zrobić, więc zabieram się teraz do roboty. Dzisiaj odcinek z serii Jak nie wieszać obrazków na ścianę. Część pierwsza. Słuchajcie, kupiłam te ramy, to wam kiedyś pokazywałam. Te Pepco. I ja nie wiem, kto to robił. Naprawdę nie wiem, bo one się rozwalają i się tego nie da powiesić, że wam pokazuję, o co chodzi. Patrzcie na to. Pięknie, ładnie, obrazeczek włożony. Obracamy sobie z tyłu. Też niby pięknie, ładnie. Ale ja przepraszam bardzo, to... Co? Kto to projektował? Kto to projektował? Ja się pytam. I jak chcecie powiesić na ścianę? To się nie da. Mimo to, że gwóźdź odstaje od ściany właśnie tak. O, popatrzcie. Po prostu się tego nie da zawiesić. Więc muszę wziąć sznureczek i sobie jakoś z tym poradzić. Słuchajcie, hashtag sąsiedzi, kto oglądał tą bajkę, to wie. Po prostu jestem jak ten sąsiad. Już wam pokazuję, co zrobiłam. Nagrało się to na tym trybie poklatkowym. No po prostu blondyna. Zrobiłam. No myślę, kurde, trochę to odstaje od tego, od ściany. Wezmę młotek i przywalę. Przywal sobie, kurde, w obrazek. No jeszcze się nie chcę sfokusować, widzicie? Aż się mój telefon wstydzi, żeby to pokazać. Brawo, Kamilko. Po prostu sąsiadów odwalałam. Dobrze, że tego nie widać z daleka. Na razie to jest tak. Nie polecam tych ramek. Nie polecam, się rozwalają. Ale w końcu to jest 10 zł, nie? Za taką dużą ramkę A3. Więc your choice. I powiedziałam sobie to. Może być na święta. Może być. Jak widzicie, tu jest Mikołaj z napisem ho ho ho. A tutaj w ogóle sorry za tą kamerę. Jest tak rozbielone strasznie, nie wiem. A tutaj na tym mam the best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. To jest quote z tego, cytat z Elfa, jest tu napisane Elf. Także mam coś takiego, a te ramki, znaczy to wam pokazywałam już wcześniej, to są torebki, które były w Empiku. Te takie, i obcięłam to i one tak ładnie błyszczą, jak widzicie. Boże, jak się zgrzałam przy tym wieszaniu. Zasapałam, masakra. No ale coś takiego nie chcę, będzie na razie tutaj. Potem najwyżej się to zmieni po świętach. Dzień dobry, siedzę sobie teraz, czekam, bo moja siostra przychodzi do ortodonty i po prostu powiem wam, że jestem takim dzisiaj krejzolem, że o wszystkim zapominam i pojechałyśmy tu raz, że do ortodonty, do miasta, a dwa, że miałam wysłać paczkę tą z tymi lampami ją odesłać i po prostu masakra jakaś, masakra. I teraz sobie siedzę i czekam, bo ona ma tylko taki checking w tej u ortodonty. No i będę jeszcze raz musiała jechać, po prostu
kamelowe życie, zapomniałam tej paczki, a tyle żeśmy się naszukały, jak ją zapakować w ogóle w życie kameli. Także czekam na nią teraz i potem jeszcze raz pojadę do domu i po prostu nadam sobie tę paczkę z tą lampą, która była zepsuta. Wiecie co, jednak stwierdziłam, że w sumie siostra do mnie zadzwoniła i powiedziała, że jesteśmy jak sąsiedzi, z bajki sąsiedzi. I przecież mogę pojechać teraz do domu i właśnie to robię, po tą paczkę. Sorry za te crazy światła. Po tą paczkę do domu i po prostu ona w tym czasie jedzie u ortodonty. Jak wyjdzie, to akurat ja przyjadę na miejsce i będzie cacy. Takie, takie z nas po prostu są sąsiady, blondyny. Także jadę do domu i jerona jak świeci. Powiem wam, że jakieś szaleństwo dzisiaj z tym słońcem. Sto lat później ja zabieram się za malowanie dalsze. I co dzisiaj robiłam? Byłam w kościele przed chwilą na próbie, godzinę temu, na próbie chóru. I wcześniej przyjechałam i gadałam z ludźmi z zespołu, z chłopakami z zespołu. Czekajcie, ja sobie tak dodam. Przepraszam was bardzo. Muszę tutaj troszkę pędzle wziąć. No i teraz sobie maluję i chciałabym skończyć to, że dzisiaj jeszcze zostało mi może 7-8 liści. Więc chcę je skończyć, bo w sumie to nawet w miarę szybko idzie. I tyle na razie wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj pewnie odezwę później, jeżeli nie zapomnę. Tak, to chciałam powiedzieć i zabieram się z dalszym malowaniem.